Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Jeżeli mnie nie znacie, to ja mam na imię Zuzia, a wy zawędrowaliście na kanał Zu. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie naciśnijcie ten czerwony przycisk poniżej, żeby być już na bieżąco z każdym kolejnym moim filmem. A dzisiaj mam dla was moją poranną rutynę Online School Edition, czyli co robię rano, kiedy mam lekcje zdalne. Nagrywałam to w środę, kiedy mam lekcję zdalną pierwszą dopiero na 10:00. Także mam sporo czasu rano, bo budzę się o godzinie 8:00, ale po prostu kiedy mam lekcję na godzinę 8:00, to zazwyczaj budzę się o 7:30, robię śniadanie i siadam do lekcji, więc nie byłoby to w ogóle ciekawe. Dlatego też wybrałam dzień, w którym najwięcej rzeczy robię rano. Mam nadzieję, że film wam się spodoba, także bez przedłużenia przejdźmy do mojej rutyny. Jak już wspomniałam, budzę się o 8:00 i zazwyczaj przeglądam coś na telefonie, ale tego dnia uznałam, że chcę mieć trochę taki odwyk od telefonu, więc zamiast tego sięgnęłam po książkę, żeby się trochę rozbudzić, bo bardzo mi się nie chciało wstawać. Po tym, jak wreszcie podniosę się z łóżka, poświęcam około 10 minut na sprzątanie mojego pokoju, bo zazwyczaj rano jest w nim bardzo duży bałagan, a ja nie lubię w takim bałaganie się uczyć, pracować czy cokolwiek robić. Następnie udaję się do kuchni, żeby zrobić sobie śniadanie. Tym razem były to pancake'i. Ja jestem z rano strasznie głodna, więc nie mogę czekać dłużej i muszę sobie to śniadanie zrobić, a później je zjeść. Staram się zawsze zrobić na śniadanie coś bardziej takiego konkretnego. Coś takiego, co wymaga ode mnie, wiecie, większego gotowania. Uznałam, że skoro mam dużo czasu, to przy śniadaniu obejrzę sobie jakieś filmiki na YouTubie. I tak też zrobiłam. Lecę do łazienki, żeby umyć zęby i twarz. A potem kończę swoją pielęgnację w pokoju, nakładam wtedy hydrolat z róży, krem na całą twarz i krem pod oczy. Przy okazji czeszę też włosy i związuję je w jakiegoś koka, kucyka, cokolwiek, żeby było mi wygodnie. Ja dosłownie nigdy nie chodzę w rozpuszczonych włosach po domu, bo po prostu mnie wkurzają. Czas się przebrać. Dla mnie chodzenie w piżamie cały dzień jest mega demotywujące, bo po prostu mam wrażenie, że zaraz będę szła spać. Także muszę się przebrać, nawet jeżeli to mają być dresy, to i tak muszę się przebrać z piżamy. Czas zająć się moimi roślinkami. Jak nie wiecie, to ja jestem taką dosyć dużą plant lover. Mam już nawet sporo tych roślinek w pokoju i staram się o nie dbać jak tylko mogę. Dlatego codziennie rano przechodzę, patrzę, która potrzebuje wody. Ostatnio też praktykuję spsikiwanie codziennie rano praktycznie każdej po prostu zwykłą wodą, żeby zwiększyć wilgotność powietrza w ogóle. Zbliża się czas mojej pierwszej lekcji, dlatego nalewam sobie wodę do słoika, żeby mieć co pić. Czekając na lekcję, planuję sobie jeszcze trochę swój dzień, zapisuję sobie jakieś kilka rzeczy do mojej to-do list, jeżeli coś mi się już nasuwa na myśl. Jako, że jest środa, mam dużo rzeczy do zrobienia, dużo wolnego czasu, to planuję sobie też swój dzień dokładnie godzinowo w aplikacji Always. Bardzo wam ją polecam, jeżeli macie problem z motywacją czy z planowaniem. Ona mi bardzo pomaga, jak mam sporo rzeczy do zrobienia, to po prostu tam sobie w tej aplikacji wszystko układam czasowo i o wiele łatwiej mi się za to wszystko zabrać i wszystko z mojej to-do list ukończyć. Także polecam wam obczaić aplikację Always. No i moja pierwsza lekcja znalazła się zaczęła, więc klikam dołącz. Chciałabym wam jeszcze zwrócić uwagę na moje piękne profilowe na Teamsie i jestem na lekcji.
Także to by było na tyle, to była cała moja poranna rutyna. Powiem Wam, że jak jest nauczanie zdalne, to naprawdę ciężko jest wyrobić taką rutynę i każdego dnia coś się zmienia, coś jest inaczej, ale jeżeli film Wam się spodobał, to oczywiście nie zapomnijcie o paczce w górze, subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!